Zaledwie kilka tygodni po ukończeniu studiów i wyprowadzeniu się z powrotem do moich rodziców, wylądowałem w mojej pierwszej pracy na pełen etat. Nie było to nic szalonego, po prostu stanowisko informatyka w sieci restauracyjnej. Coś na poziomie podstawowym, a jednocześnie oferuje wystarczająco dużo, aby nie zostać odrzuconym. Praca nie wydawała się zła i była w mojej dziedzinie, ale łatwo było stwierdzić, że jest to praca, którą może wykonywać wiele osób, nie będąc informatykami. Pomyślałem, że to pomoże mi oszczędzać pieniądze, zanim będę musiał sam płacić wszystkie rachunki. Cały proces zatrudnienia trwał mniej niż tydzień. Otrzymałem wiadomość w dniu, w którym złożyłem swoje CV, pytając mnie, czy jestem dostępny do rozmowy następnego dnia. Zaskoczony ich czasem odpowiedzi, zgodziłem się i spotkałem się z nimi następnego dnia rano. Dwie osoby, które przeprowadzały ze mną wywiad, były dość miłe. Odpowiedziałem na ich pytania, zadałem swoje własne i wyszedłem w ciągu 15 minut. A nie dalej jak tydzień później otrzymałem list o tym, że wysłali listy z ofertą. Tak bardzo jak chciałem zakwestionować pośpieszny proces zatrudnienia, pozwoliłem sobie uwierzyć, że było to spowodowane tym, że potrzebowali zastępstwa na kogoś, kto odszedł. Choć było to poniekąd prawdą, to nadal żałuję, że nie rozważyłem tego nieco dokładniej. Kilka dni minęło i jechałem na moją pierwszą zmianę. Przyjechałem na 7:30 rano, mimo że internetowy terminarz mówił, że nie zaczynamy aż do 7:45. Parking był całkowicie opuszczony, a łańcuchy nadal blokowały wszystkie wejścia. Pomyślałem, że teraz jest tak dobry moment jak każdy inny, aby przejrzeć podręcznik pracownika, który dostałem mailem i wydrukowałem. Wyciągając z torby plik papierów, ledwie rzuciłem okiem na większość z nich. Większość z nich to podstawowe procedury i informacje, które można spotkać w każdej pracy. Z trudem rejestrowałem, co znajduje się na kartkach, dopóki nie minąłem artykułu z dużym, pogrubionym napisem „Przeczytaj przed pierwszą zmianą”. To muszą być naprawdę ważne zasady, pomyślałem. Wiesz, takie, za które można wylecieć z pracy. Nie chcę spieprzyć pierwszego dnia. Przewróciłem stronę i zacząłem czytać. Dziękuję, że zdecydowałeś się na współpracę z naszą firmą. Choć twoja praca jest bardzo ważna dla funkcjonowania naszej firmy, naszym priorytetem jest twoje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i przestrzeganie ich przez cały czas. Żadnej z nich nie należy traktować lekceważąco, a ich złamanie doprowadzi w najlepszym wypadku do wydalenia z firmy. Zasada pierwsza. Jeśli pracujesz na porannej zmianie, najwcześniej będziesz miał zaplanowaną pracę na 8 rano. Jeśli zauważysz, że jesteś umówiony na wcześniejsze otwarcie, to jest to błąd. Nie należy wchodzić do budynku aż do 8 rano lub później. Podobnie w przypadku zmiany zamykającej, nigdy nie będzie zaplanowana po 22. Zasada druga. Procedury zamykania wymagają, aby wszyscy pracownicy zamknęli i opuścili budynek najpóźniej do godziny 22:21. Nie wolno pozostawać po tej godzinie z jakiegokolwiek powodu. Alarm włączy się automatycznie i nie będzie można wyjść. Jeśli zostaniesz zamknięty, natychmiast udaj się do serwerowni, zamknij drzwi i pozostań tam do 8:00. Zasada trzecia. Jeśli jesteś na zmianie zamykającej, upewnij się, że wszystkie trzy wyjścia na parking są prawidłowo przykute łańcuchem przed wyjściem. Przed zamknięciem ostatniego łańcucha należy uruchomić swój pojazd, mając otwarte drzwi, i opuścić teren natychmiast po ich zamknięciu. Zasada czwarta. Nie należy wchodzić do drzwi oznaczonych jako prywatne przy toalecie na drugim piętrze. Za nimi znajduje się sprzęt, który nie tylko jest niebezpieczny, ale również nie jest w stanie wytrzymać kontaktu z elementami zewnętrznymi. Jeśli zauważysz, że drzwi są otwarte, nie zamykaj ich. Poinformuj CTO lub członka personelu pomocniczego. Oni się tym zajmą. Zasada piąta. Jeśli pracownik, którego nie rozpoznajesz, podejdzie i zapyta o naprawę komputera Tori, uprzejmie odpowiedz: zapiszę to w raporcie
i natychmiast odejdź, utrzymując kontakt wzrokowy aż do momentu, gdy znajdziesz się za rogiem. Jeśli podejdą do ciebie, gdy jesteś w swojej kabinie, utrzymuj kontakt wzrokowy po odpowiedzi i zadzwoń do CTO. On pokieruje cię dalej. Zasada szósta. Inaczej niż w przypadku zasady piątej, jeśli ktoś zadzwoni z pytaniem o naprawienie komputera Tori, nie odpowiadaj. Pozostaj na linii w milczeniu i poczekaj, aż się rozłączy. Nie odwracaj wzroku od komputera w tym czasie i zignoruj każdą ochotę, aby to zrobić. Zasada siódma. Wszystkie połączenia między 19.06 a 20.17 należy ignorować. Nikt nie potrzebuje twojej pomocy. Restauracje wiedzą, żeby nie dzwonić w tym czasie. Zasada ósma. Jeśli po powrocie do twojego boksu zostaniesz dziwnie wysokiego mężczyznem siedzącego przy biurku i piszącego na klawiaturze, opuść to miejsce tak dyskretnie jak tylko możliwe i nie wracaj przez co najmniej 30 minut. W odległym rogu działu księgowości znajduje się dodatkowe stanowisko, przy którym możesz pracować do tego czasu. Zasada dziewiąta. Jeśli mężczyzna zauważy cię i poprosi o pomoc, stań kilka stóp od kabiny i spokojnie kieruj go, jak naprawić jego problem, dopóki cię nie odprawi. Zazwyczaj będzie to coś prostego, jak ponowne zainstalowanie przeglądarki, którą usunął. Nie instruuj go w niewłaściwy sposób. Po zwolnieniu postępuj zgodnie z zasadą ósmą. Zasada dziesiąta. Nie biegaj w biurze, chyba że jesteś pewien, że grozi ci bezpośrednie niebezpieczeństwo. Zasada jedenasta. Jeśli w którymkolwiek momencie usłyszysz coś, co brzmi jak bieganie w holu na dole, natychmiast zamknij i zarygluj głównie drzwi działu IT. Zgodnie z zasadą dziesiątą, nikt nie powinien biegać, chyba że jest to sytuacja awaryjna. Zasada dwunasta. Jeśli ktoś podchodzi do drzwi, zignoruj to. Każdy pracownik potrzebujący dostępu do zamkniętego pomieszczenia będzie znał kod zamka klawiatury. Nie słuchaj niczego, co twierdzi, że utknęło na zewnątrz. Zasada 13. Plik zatytułowany Nowe procedury departamentu MP4 czasami pojawi się na twoim pulpicie. Jeśli tak się stanie, zamknij oczy i otwórz plik. Usłyszysz dźwięki, które wydają się wychodzić z komputera i zaczynają dochodzić ze wszystkich miejsc wokół ciebie. Zignoruj je, dopóki się nie zatrzymają i poczekaj 30 sekund, aby otworzyć oczy. Twój komputer będzie miał niebieski ekran i będzie wymagał kilku resetów, aby zacząć działać ponownie. Jeśli w którymkolwiek momencie jesteś zdezorientowany lub podejrzany, że złamałeś jakąś zasadę, porozmawiaj z CTO lub członkami personelu pomocniczego. Jeśli coś wydaje się dziwne lub nie na miejscu, zgłoś to natychmiast. Przestrzeganie tych zasad sprawi, że pobyt w naszym miejscu pracy będzie dla ciebie zarówno satysfakcjonującym, jak i uczącym doświadczeniem. Wpatrywałem się w papier, nie bardzo wiedząc, co myśleć. Część mnie myślała, że to tylko wymyślny żart, który mój szef chciał zrobić nowemu pracownikowi. Spojrzałem na mój zegar samochodowy, który wskazywał teraz 7.46. Mój samochód był nadal jedynym na ulicy i nikt nie przejeżdżał obok niego, odkąd przyjechałem. Nie mogli się spodziewać, że nowy pracownik sam otworzy budynek, więc dlaczego ja byłem tu jedynym pracownikiem? Po przejrzeniu zasady po raz drugi moje oczy skupiły się na zasadzie pierwszej. To dziwne, że popełnili taki błąd już pierwszego dnia, zwłaszcza po tym, jak mocno podkreślali, że nigdy nie będę musiał pracować tak wcześnie. Spojrzałem na biurowiec po drugiej stronie ulicy, którego okna wciąż były ciemne i puste. Mój wzrok przyciągnęło nagle okno na dalekim końcu drugiego piętra, gdzie zestaw żaluzji kołysał się w przód i w tył, jakby niedawno był opuszczony. Postanowiłem poczekać w samochodzie, aż wszyscy przyjdą, punktualnie o 8.01. Minęły jakieś 3 miesiące od mojego startu pracy. Jakoś przetrwałem cały ten czas bez większych problemów, ale tylko dzięki zasadom, które teraz zawsze noszę przy sobie. Do tej pory miałem już wystarczająco dużo wpadek i prawdziwych błędów, aby mnie przestraszyć.
W większości przypadków wszystko poszło zgodnie tak, jak mówiły zasady, a ich przestrzeganie chroniło mnie przed niebezpieczeństwem. Najbliższy kontakt miałem w 4. tygodniu podczas mojej pierwszej samodzielnej zmiany zamykającej. Spędzenie tej nocy w serwerowni było zarówno fizyczną, jak i psychiczną torturą, której nie życzyłbym swojemu najgorszemu wrogowi. Wyobraźcie sobie zabawę wchowanego z przyjaciółmi i wybór ukrycia się w lodówce. Tyle, że zamiast szukania przez przyjaciół, to są oni. Pomimo strachu, następny dzień był bardzo spokojny. Może trauma, która dobiegła końca, uświadomiła mi, że przestrzeganie zasad nie jest szczególnie trudne, a to wszystko, co było potrzebne, by się tu utrzymać. Pomogło mi też to, że mój szef dał mi po tej nocy sporą podwyżkę. Prawie zacząłem wierzyć, że nic złego nie może się wydarzyć, dopóki trzymam się zasad. Szybko zdałem sobie sprawę, że tak nie jest. Jakiś tydzień temu zatrudniliśmy nowego pracownika w dziale księgowości. Dzisiaj zrujnował wszystko. Jeśli materiał Ci się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji. Wszystkie przydatne linki związane z moim kanałem znajdziesz w opisie. Dziękuję za poświęcony mi czas. Zapraszam Cię też do innych produkcji na tym kanale. Do usłyszenia, miłego dnia.